Cześć, tu Nocny Marek. Moi drodzy, dzisiaj na tarczy słonecznej pojawił się aktywny obszar o numerze 2822 i chciałbym go dla Was uwiecznić, chciałbym go Wam pokazać. Jest to grupa plam z jedną naprawdę całkiem sporą plamą. Dodatkowo mam ze sobą taki fajny gadżet, który niedawno kupiłem. Jest to adapter T2 na wyciąg dwucalowy, czyli po prostu można sobie tutaj okulary podłączać. Jest wyposażony w clapping ring, więc jest bardzo wygodny. I chcę go dzisiaj po raz pierwszy użyć do obiektywu MTO 1000 mm i z jego pomocą podłączę do tego obiektywu moją kamerkę ASI 462 i będę chciał właśnie w takiej większej skali zarejestrować ten obszar aktywny na słońcu. Także zapraszam serdecznie na relację i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście obiektyw jest wyposażony w filtr słoneczny. Pamiętajcie, zawsze trzeba patrzeć na słońce poprzez odpowiedni filtr słoneczny. Nigdy bezpośrednio, bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnego filtru nie można, bo to tylko raz się spojrzy i już jest po oczach. Ok, no to mam zamontowany adapter. Kamerka z korektorem. Akurat tutaj korektor nie jest potrzebny, ale żeby nie zabrudzać matrycy, mam go jakby na stałe, można powiedzieć, zamontowanego w kamerce. No dobrze. I kabelek już jest podpięty do komputera. Ok, teraz jeszcze muszę podłączyć montaż i ustawić go, żeby wszystko dobrze chodziło. Moi drodzy, obszar namierzony, udało mi się ustawić ostrość. Wydaje mi się, że udało mi się ustawić ostrość, gdyż jest bardzo jasno i trudno tutaj się przyjrzeć na monitorze, co się dzieje tak naprawdę. Powietrze dosyć już faluje, no słońce jest jakieś 25-30 stopni nad horyzontem, więc już jest dosyć nisko jak na tego typu obserwacje. No, obszar się prezentuje naprawdę ładnie, bo jest zdecydowana jedna duża plama. Obok mniej więcej 1/3 wielkości druga plama i jakieś takie malutkie, mniejsze. Obszar dopiero pojawił się na tarczy słonecznej, więc jest dosyć blisko krawędzi. Dlatego też przez kilka ładnych dni będzie jeszcze możliwa obserwacja tego obszaru. Przypomnę, obszar o numerze 2822. No i być może za kilka dni troszeczkę się zmieni. Może ta plama się powiększy, może rozbije na kilka mniejszych. W każdym razie aktywność Słońca jest coraz większa. Słońce zaczęło kolejny swój cykl aktywności i tego lata myślę, że już będziemy mogli spokojnie obserwować coraz więcej ładnych grup plam słonecznych. Oczywiście na kanale Wam to pokażę. A teraz zarejestruję filmik. Standardowo 5000 klatek, tak zwykle robię przy rejestracji Księżyca. W przypadku Słońca też tak zrobię. Generalnie po raz pierwszy tą kamerką filmuję Słońce, więc to też jest taki debiut. Mam nadzieję, że całkiem fajne zdjęcie z tego wyjdzie. I będzie można zobaczyć więcej szczegółów tego obszaru. Być może jeszcze zaraz użyję Barlowa razy dwa i będzie jeszcze większe zbliżenie. No dobra, to zaczynam rejestrować. Troszeczkę muszę przesunąć montaż, bo już mi uciekło. Montaż ustawiany na szybko, ale wystarczająco dokładnie do tego typu rejestracji. No dobrze. Zobaczę jeszcze histogram, czy tu nie ma prześwietleń.
Nie ma, jest w porządku. Można rejestrować. 5000 klatek. 136 klatek na sekundę, więc to jest dosłownie moment. I będzie rejestracja. Tak, zdecydowanie Barlowa użyję jeszcze, żeby zbliżyć. No to będzie taki eksperyment, bo na tej wysokości słońce już jest bardziej niewyraźne, atmosfera bardziej faluje, światło przechodzi przez grubsze warstwy atmosfery, więc jest ten obraz bardziej zakłócony i trudniej otrzymać finalnie ostry obraz, ale spróbuję, czemu nie? To niewiele mnie kosztuje, także tutaj zaraz to zrobię. Ok, pierwsze klatki, pierwsze 5000 klatek zarejestrowane. Teraz muszę wyciągnąć kamerę, wsadzić Barlow i ponownie ustawić ostrość. A to już będzie bardzo trudne, zwłaszcza że mam obiektyw dosyć daleko od komputera i nie za bardzo mogę tak tutaj się przyjrzeć tej ostrości. Ale mam nadzieję, że zaraz się uda i zobaczycie to oczywiście na filmie. Zapraszam. Moi drodzy, zarejestrowałem 5000 klatek z Barlowem razy 2. Obraz wydaje mi się bardzo nieostry. Trudno mi było w ogóle ustawić ostrość. Nie wiem, czy coś z tego wyszło. Bardziej liczę na ten pierwszą rejestrację bez Barlowa. Zobaczycie to za chwilkę, te nagrania i też finalne zdjęcia. Jeżeli Wam się podobała relacja, to dajcie znać na kanale. Ręka w górę, ręka w dół, komentarz, jak zwykle bardzo cenny będzie dla mnie i chętnie na niego odpowiem. Subskrybujcie, dzwoneczek pamiętajcie, to jest ważne, żeby dostawać aktualne filmiki, jak najszybciej relacje z nich, relacje filmowe. Filmików dosyć dużo się pojawia, cały czas coś się dzieje ciekawego na niebie. Staram się jak najwięcej obserwować, jak najwięcej rejestrować i Wam też to pokazywać. I cieszyć się swoją pasją razem z Wami. Serdecznie Was pozdrawiam. Przygotowuję się na wieczorny przelot Starlinków L24. Z tego też będzie nagranie. Szukajcie go gdzieś tutaj nad moją głową, a może tu, a może tu. W każdym razie na pewno zobaczycie go na kanale. Teraz już żegnam się jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!